Witam Was, kochane, na słowiańskich pogaduszkach. Kolejna edycja, bo kolejny tydzień. Poczekam chwileczkę, bo może zaczniecie się pojawiać. I co to tutaj jest na tym Instagramie? No dobrze. Słuchajcie, dzisiaj na słowiańskich pogaduszkach temat ćwiczenia bez stanika. Taka rzecz, o której może nie wszystkie wiecie i chciałam to poruszyć, że gimnastykę słowiańską ćwiczymy oryginalnie, bez biustonosza i bez butów i bez skarpetek, czyli z gołymi stopami. Fajna sprawa, ale nie wszystkie wiem, jesteście na to gotowe. Są też dziewczyny, które mówią o tym, że najlepiej słowiańską ćwiczy się również bez majtek. I jakby potwierdzam to. Najlepiej w długiej spódnicy lub sukience i bez bielizny. I z gołymi stopami. Wtedy odczuwa się jakby całe spektrum tego, co gimnastyka słowiańska nam może dać. A pytanie, które dostałam w zasadzie było pytaniem, czy stanik sportowy może też być. Słuchajcie, dlaczego w ogóle jest tak, że gimnastykę słowiańską mamy ćwiczyć bez bielizny, bez stanika? Bez stanika i z gołymi stopami. W gimnastyce słowiańskiej, część was pewnie wie, jest taki automasaż, przy którym mając nadgarstki na nadnercza, ciągniemy ręce, masując węzły chłonne pod pachami, zagarniamy nasze piersi i ciągniemy ręce po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Jak na Instagramie widać lepiej to wszystko niż na Facebooku. A potem schodzimy z powrotem po twarzy, po szyi, po mostku, pod piersiami, pod pachami, z powrotem nadgarstki idą na nadnercza. Jest to ruch, przy którym pracujemy z naszym układem hormonalnym, ale też, bo ciągniemy ręce jakby nadnercza to są jedne gruczoły dokrewne, potem ciągniemy tutaj po mostku, gdzie mamy grasicę, która jest odpowiedzialna za odporność. Po szyi, gdzie jest tarczyca, bardzo ważny gruczoł dokrewny, po twarzy i głowie, gdzie mamy przysadkę i szyszynkę. I wracamy tą samą drogą, znowu masując te gruczoły dokrewne. Mamy jeszcze jedną parę gruczołów, które masujemy w inny sposób. Są to jajniki. I jajniki masujemy w gimnastyce słowiańskiej w ten sposób, że w pozycjach świata górnego podnosimy tą pupę do góry. Robimy taki ruch miednicy do tyłu i potem wracamy do przodu. I w ten sposób masujemy jajniki, które mamy w brzuchu. Więc pracujemy nad całym układem hormonalnym i może się nam wydawać, że ten masaż jest tylko jakby masażem gruczołów dokrewnych, ale on ma znacznie głębsze znaczenie. On jest taki, poczekajcie, wyłączę, jeśli mi się uda, dźwięk, bo coś mi tutaj przyszło, a zapomniałam wyłączyć, dobra. On jest takim zadbaniem o nas same. On jest takim ukochaniem siebie, ten masaż. On pozwala nauczyć nam się, jeśli tego jeszcze nie umiemy, a wiem, że część kobiet ma z tym problem, nauczyć się kochać same siebie. Nauczyć się akceptować nasze ciało, takie jakie jest. Nauczyć się dotykać to swoje ciało i pieścić je samej. Bo często jest tak, jak się z kobietami spotykam i rozmawiam, że mają takie potrzeby i oczekiwania, że będą tulone przez innych, że będą ukochane przez innych, że będą pieszczone przez innych,
Najczęściej wiąże się to z szukaniem mężczyzny naszego życia, który będzie się nami opiekował i nas pieścił. Natomiast, kochane moje, my to możemy zrobić same. I jak ten facet jest, to jest w ogóle super, hiper i ekstra. Natomiast jak go nie ma, to też jest super, bo jest po prostu inaczej. I zdaję sobie z tego sprawę, że jak jesteśmy same i sama to jakby przeżyłam, to moje ciało na przykład wołało, po prostu krzyczało, że potrzebuje pieszczot, potrzebuje przytulania, potrzebuje dotyku. I w tym czasie trafiłam na gimnastykę słowiańską, która jakby kroczek po kroczku dała mi to, że zaczęłam umieć dbać o samą siebie. Dbać i pieścić i głaskać i ukochiwać samą siebie. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby być zupełnie całością. Że nie tak jak jesteśmy gdzieś tam może uczone i w różnych baśniach i bajkach, nawet w dzieciństwie jest to nam sprzedawane i często dziewczyny też o tym mówią, że ja potrzebuję drugiej połowy, że dopiero z kimś się dopełniam i tak dalej, dwie połówki jabłka i różne takie teorie. Tak naprawdę ja jestem całością i dobry związek wejdę tylko wtedy, kiedy ja będę całością i znajdę mężczyznę lub kobietę, w każdym razie kogoś, kogo pokocham, kto też będzie całością. I dwie całości dopiero tworzą całość idealną, a nie dwie połówki. Więc ten masaż w gimnastyce, który jest automasażem, jest pierwszym ogromnym krokiem do tego, żebym pokochała siebie, poznała swoje ciało, jakie ono jest w dotyku, tak? Czy ono jest jędrne, czy niejędrne, czy jest miękkie, czy twarde, czy kościste, czy moje piersi są obwisłe, czy są jędrne, jakie są po karmieniu na przykład, a jakie są w ciąży, a jakie są w każdym kolejnym momencie naszego cyklu, bo to też się zmienia. Więc przez ten automasaż mogę poznać siebie, ale też mogę siebie ukochać. Ukochać, zaakceptować siebie taką, jaka jestem. Poznać i ukochać swoją kobiecość, bo nasze piersi są jednak bardzo mocno związane z naszą kobiecością. A często mamy takie wrażenie, że nie są dla nas, tylko są do karmienia dzieci i są dla naszych facetów. A one są nasze i są tylko nasze i służą nam najlepiej. I podkreślają naszą kobiecość niezależnie od tego, czy są malutkie, czy średnie, czy duże, czy są zbite, jędrne, obwisłe, czy są z grudami jakimiś bolącymi, czy nie. Więc ten automasaż może nam to dać, kochane. I dlatego fajniej jest ćwiczyć bez stanika niż w staniku. Bo jeśli mam piersi odkryte i tylko na nie jakaś jest bluzeczka, to ja wszystko dużo lepiej czuję. Jeśli mam na sobie stanik, to nie czuję prawie nic, ponieważ to jest kolejne ileś warstw materiału. Jeszcze jeśli jest stanik z fiszbinami, to już w ogóle jest ciężko cokolwiek poczuć. Zresztą jak wiecie, fiszbiny nie bardzo nam służą i coraz częściej się o tym mówi i na całe szczęście coraz więcej staników na rynku jest bez fiszbin, bo one jednak nas uciskają, limfa w ciele się inaczej rozchodzi. I są też takie teorie, moje kochane, na temat tego, że biusty są bardziej jędrne, jeśli się w staniku nie chodzi. I jeszcze jakiś czas temu myślałam sobie, że to jest bzdura. Jak przeczytałam taki jakiś artykuł. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja już od paru lat chodzę bez stanika i takich fajnych piersi, jak mam teraz, to jeszcze nie miałam. No może przed dziećmi. I że one faktycznie jest tak, że ta skóra i te mięśnie, jeśli chodzi się bez stanika, to one muszą sobie po prostu poćwiczyć. Natomiast jeśli ubieramy stanik i przez cały czas mamy te piersi podparte, to one się rozleniwiają i rozleniwia się ta skóra i ścięgna i mięśnie i wszystko, co tutaj mamy, co te piersi mogłoby trzymać. Ale
oczywiście. To jest też tylko jakby to jest moje doświadczenie i to pewnie będzie łatwiej zrobić dziewczynom, które mają małe biusty. A te z Was, które mają biusty duże, no to jest inna bajka i na ten temat nie potrafię się wypowiedzieć, ponieważ ja takie tylko miałam karmiąc dzieci. Więc tutaj bardziej zostawiam pole Wam dziewczyny, które macie może takie doświadczenia, a macie obfite biusty, jak to jest, bo podejrzewam, że ten stanik jednak jest potrzebny chociażby do tego, żeby nic nam się nie odparzało i nie obcierało pod biustem. Natomiast do ćwiczeń polecam ściąganie stanika. Ale jestem też świadoma, dziewczyny, tego, że część z Was jest tak przyzwyczajona do chodzenia w staniku i część z Was nawet śpi w staniku, że to zdjęcie tego biustonosza nie jest łatwe. Więc stąd temat biustonoszy i staników sportowych, od których zaczął się cały temat. Jeśli nie jesteś gotowa początkowo do tego, żeby ten stanik ściągnąć, to ubierz faktycznie taki, który będzie miękki, nie będzie miał fiszbin, będzie jak najbardziej cienki, żebyś jak najwięcej mogła odczuć z tych ćwiczeń, z tego automasażu, który w gimnastyce jest, ale żebyś też czuła się komfortowo. Bo jakby najważniejsze, jak zaczynamy, w ogóle cokolwiek robimy, ale jak zaczynamy ćwiczyć gimnastykę słowiańską, jest to, żebyś czuła się komfortowo. Ma być Tobie dobrze, żebyś nie myślała o tym, że tu jest mi źle, tam jest mi źle, a jak ja wyglądam, a nie lubię tego, a coś tam, nie wiem, mnie ciśnie, ciągnie, czy cokolwiek innego. Bo w ten sposób nie odczujesz jakby pełni tego, co ta gimnastyka daje. Ma być Ci komfortowo. Więc jeśli potrzebujesz być w tym biustonoszu początkowo, to sobie w nim bądź. Natomiast gwarantuję Wam, kochane, że z czasem praktyki, jeśli będziesz praktykować regularnie, to zachcesz ściągnąć ten biustonosz i poćwiczyć bez. Przyjdzie do Ciebie ochota, żeby również ściągnąć majtki i ćwiczyć bez. Przyjdzie ochota na to, żeby poćwiczyć w długiej spódnicy lub sukience i zobaczyć, jak to jest. I gwarantuję Ci, że przyjdzie ochota na to, żeby pójść na łąkę, do lasu, do ogrodu, na trawę, wszystko jedno gdzie, byle na zewnątrz, a nie w domu. I poćwiczyć i zobaczyć, jak to jest. Nawet ćwiczyć na samej trawie, a nie na macie czy na kocu. I zobaczyć, jak to jest. Bo doświadczenie ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej na samej ziemi, bez żadnego podkładu, jest niesamowita. Więc polecam spróbowanie. No i oczywiście, tak jak mówiłam na początku, bez butów i bez skarpetek. I to się przydaje bardzo, nawet z takiej nie tylko jakiejś tam z powodu jakichś ideologicznych czy coś w tym stylu, tylko po prostu nie rozjeżdżają się stopy, nie ślizgamy się, jest dużo łatwiej wykonywać wszystkie ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej, jeśli tych skarpetek na sobie nie mamy. A druga sprawa jest taka, że jeśli ich nie mamy i nie mamy na sobie butów, to czujemy dużo lepiej uziemienie. Czujemy ten przepływ energii z ziemi, szczególnie jeśli stoimy na trawie, czy na ziemi, czy na piasku, czy na plaży, czy gdziekolwiek indziej, na kamieniu. Ale także jak stoimy w domu i ta wizualizacja, którą możemy sobie zrobić, że zapuszczam korzenie w ziemi, jest niezwykle mocna i bardzo fajnie działająca w przypadku ćwiczeń gimnastyki słowiańskiej. Więc, kochane, polecam. Druga sprawa, jeśli chodzi o ćwiczenie na dworze, jest taka, że jeśli chcesz jak najbardziej odczuć energię ziemi i jesteś na to gotowa, to wszystkie maty do ćwiczeń, wszystkie koce do ćwiczeń, które mamy i które nie są z naturalnych włókien, będą przeszkadzały trochę w odczuciu tej energii. Więc jeśli chcesz poczuć energię ziemi, z którą pracujemy w gimnastyce słowiańskiej, a nie jesteś gotowa jeszcze na to, żeby ćwiczyć całkiem na ziemi, całkiem na trawie, całkiem na piasku, bez żadnego podkładu, albo ziemia jest za zimna,
bo przecież tak też bywa, tylko właściwie przez chwilę w naszym klimacie możemy sobie spokojnie stać i ćwiczyć na ziemi, tak, bez butów, bez maty, bez jakiegoś koca. Więc albo ziemia jest za zimna, albo mokra, albo cokolwiek innego, to fajnie jest mieć taki koc, taką matę, która będzie naturalna. I ja osobiście mam taką, i to w Ikei chyba ją kupiłam, taką kapę, która jest bawełniana. I na niej najczęściej ćwiczę, jeśli nie ćwiczę na trawie. Więc polecam zaopatrzyć się w coś takiego, co będzie naturalne do ćwiczeń. To taki drugi temat. Jeśli jakieś pytania są na Instagramie, to piszcie. Na Facebooku już tradycyjnie nie widzę w tej relacji komentarzy, więc niestety tutaj nie odpowiem. Ale słuchajcie, jest na YouTubie. Już 900 chyba 50 mam subskrypcji, a od 1000 subskrypcji można robić live'y na YouTubie. W związku z tym myślę tak sobie, że jak piknie mi te 1000 subskrypcji, mam nadzieję, że to już będzie niebawem, to będę prowadzić live'y na YouTubie i tam są komentarze i tam można komentować i można oglądać. Dobra, ale tutaj też nic nie widzę na Instagramie, żeby były jakieś pytania, przywitanie. Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, kochane. Dobra, okej. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Jest na YouTubie druga część rozmowy z Pauliną Kurczap o mięśniach w namiennicy. Więc dam w weekend na grupę i na Instagrama przypomnienie o tym, że ten film jest, więc jest do obejrzenia, jakbyście chciały. Oczywiście w związku z tymi rozmowami zapraszam do kursu dbania i ćwiczenia i wiedzy na temat mięśni na miednicy, który jest dostępny na mojej stronie aktywnasłowianka.pl. Więc zapraszam Was i na ten filmik. Jest pierwsza część, ale teraz właśnie udostępniłam chyba wczoraj czy przedwczoraj drugą, więc do zobaczenia jest też i zachęcam Was bardzo. I zachęcam Was bardzo do ćwiczeń mięśni na miednicy i do kursu. Słuchajcie, jeszcze są pojedyncze miejsca na wakacje ze Słowiańską, więc jeszcze można się zapisywać na stronie aktywnasłowianka.pl. I tam będziemy właśnie doświadczać ćwiczenia gimnastyki w różnych okolicznościach przyrody i także właśnie w różnych ubraniach, więc nie tylko będziemy ćwiczyć w wodzie, przy ogniu, na trawie, w lesie. Mam nadzieję, że też się uda w czasie jakiegoś silniejszego wiatru lub burzy. Ale także plan mam taki, żebyśmy doświadczały tego ćwiczenia i w długiej sukni, i w krótkiej sukience, i w spodniach, żebyście mogły zobaczyć, jaka jest różnica też energetyczna w odczuciu, w zależności od tego, w jakim ubiorze ćwiczymy. I ciekawa jestem bardzo Waszych refleksji, Waszych doznań i Waszych opowieści na wakacjach, jak to będzie, bo też sobie zdaję sprawę, że każda może odczuwać inaczej i że na pewno będą dziewczyny, które powiedzą, że lepiej im się ćwiczy w getrach czy w spodniach niż w sukience i to też jest okej, mimo że ja wolę ćwiczyć w długiej sukience i bardzo mocno to odczuwam energetycznie, że to jest fajniejsze. Natomiast jak prowadzę zajęcia, no to najczęściej prowadzę jednak w getrach, żebyście mogły dobrze zobaczyć, jak układam nogi, jak układa się ciało i tak dalej, bo to troszeczkę lepiej widać niż jak mam zakryte nogi spódnicą czy sukienką, ale jak kręcę dla Was te krótkie filmiki z ćwiczeniami, no to jestem tak, jak chodzę na co dzień, a chodzę na co dzień najczęściej w długich spódnicach lub sukienkach. Odkąd ćwiczę gimnastykę słowiańską, bo odrzuciło mnie od wszelkiego rodzaju spodni, które cisną w pasie i w kroku, więc wchodzą w grę tylko jakieś takie z obniżonym stanem i na gumce, jeśli o mnie chodzi. Dobrze, kochane, tyle dzisiaj na słowiańskich pogaduszkach.
Czekam na Wasze pytania. Będzie post pytajnikowy pewnie w niedzielę, jak się uda, albo w jakiś inny dzień. I będziemy się widzieć jeszcze w przyszłym tygodniu przed samym wyjazdem na wakacje z gimnastyką słowiańską. Jeśli któraś z Was ma ochotę jeszcze na wakacje i ma czas w terminie 19-25 lipca, to jeszcze zapraszam, bo jeszcze pojedyncze miejsca są. Jest też tak, że jakbyście chciały zabrać ze sobą na przykład dziecko, to też jest taka możliwość, więc czy na przykład dziecko i mamę do opieki nad dzieckiem, czy opiekunkę do opieki nad dzieckiem, to też jest taka możliwość, w związku z tym wtedy no troszeczkę tych mniej miejsc zostanie mniej dla dziewczyn ćwiczących, ale jeśli macie taką myśl, to pytajcie i zapraszam jeszcze. I kochane, do 15 lipca, czyli jakoś wypada ten 15 lipca w przyszłym tygodniu, jest zniżka na kurs nauczycielski gimnastyki słowiańskiej. Więc jeśli masz skończony kurs pierwszego stopnia i chciałabyś się nauczyć więcej, rozszerzyć swoją wiedzę na temat gimnastyki, różnych rzeczy, które są dookoła, praktyk rodowych, to i niekoniecznie chcesz uczyć, tylko po prostu chcesz wiedzieć więcej, albo masz taką myśl, żeby uczyć gimnastyki, to zapraszam Cię na ten warsztat. Na niego można się zapisywać do połowy sierpnia. On będzie w październiku, ale do połowy lipca jest zniżka 10%, więc zachęcam i zapraszam. Miejsc jest 10, więc wcale nie tak dużo, więc jeśli macie taką myśl, kochane, to się zapisujcie, bo więcej miejsc w tym terminie już nie będzie, bo ja też nie chcę pracować z większą grupą na tym nauczycielskim kursie niż 10 osób, więc zapraszam Was serdecznie. Wszystko na stronie aktywnasłowianka.com. Tam jest też nowa zakładka o jodze kundalini, jakbyście chciały poczytać. Dobra. Żegnam Was i do zobaczenia. Pa, pa.